Czy zastanawialiście się kiedyś, yy, dlaczego my ludzie tak bardzo ma martwimy się tak naprawdę o każdą najmniejszą rzecz? Dlaczego wszystkich naszych zmartwień nie oddamy naszemu kochanemu Bogu i zamiast chodzić z takimi smutnymi minami, nie pojawi się na naszej twarzy uśmiech? Chciałbym, abyśmy teraz wspólnie. Otworzyli pierwszy list do Tesaloniczan I tam pierwszy rozdział. Przepraszam. Pierwszy list do Thessaloniczan, piąty rozdział. I wersety od 16 do 18. Pierwszy list Thessaloniczan, piąty rozdział, wersety od 16 do 18. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Jeszcze chciałbym, abyśmy również wspólnie otworzyli list do Habakuka. Przepraszam, jaki List do Habakuka? Księgę Habakuka, trzeci rozdział. I tam wersety od 17 do 18. Księga Habokuka, trzeci rozdział, wersety od 17 do 18. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winicach, choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach. Ja jednak będę się radował w Panu, rozraduję się w Bogu, mojego zbawienia. Co mamy tutaj w tych tekstach opisane? To, że chociaż w naszym życiu... Nie wszystko szło by po naszej myśli. Czasami nie wszystko idzie tak naprawdę po naszej myśli, to zawsze musimy się radować w Panu. Co w naszym życiu by się nie działo, czy jest lepiej, czy jest gorzej, zawsze radujmy się w Panu. Módlmy się i kroczmy z Jezusem. I wiem, że każdy z nas na pewno ma w życiu takie lepsze i gorsze chwile, ale choćby nam się wydawało właśnie, że nam nie wychodzi, że nie wszystko idzie po naszej myśli to radujmy się na każdym kroku w Panu, bo Bóg ma dla nas zawsze najlepszy plan. Plan, który na początku mogłoby nam się wydawać, że nie, był dla na, nie byłby dla nas zbyt dobry, ale tak naprawdę ten plan, który ma dla nas Pan Bóg, zawsze jest najlepszy. Na swoim przykładzie wiem, że Bóg każde zło potrafi zamienić w najpiękniejsze dobro, tylko po prostu każdą sprawę musimy oddać naszemu Ojcu. Słuchajcie, powiedzcie mi, ile razy przechodzicie na ulicy i spotykacie jakąś starszą panią, albo starszego pana, albo ogólnie kogoś, kto ma taką smutną minę. Pomyślcie sobie, jaki dzień moglibyśmy zrobić takim osobom, jeśli powiedzielibyśmy po prostu zwykły dzień dobry i uśmiechnąć się do nich. Spróbujcie tego, bo naprawdę warto i myślę, że można innym osobom zrobić dzień poprzez taki prosty gest. Ale jak cieszyć się ludźmi? To jest takie, takie zasadnicze pytanie. Jak cieszyć się ludźmi? I pierwszy podpunkt i odpowiedź na to pytanie, to myśl o innych dobrze. Jezus myślał o innych nawet konając na krzyżu. Pamiętał o nawróconym młodsze, któremu powiedział będziesz ze mną w raju. Modlił się za dokonujących na nim egzekucji rzymskich żołnierzy. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pomyślał również o swojej matce, którą wtedy powierzył opiece apostoła Jana. A apostoł Paweł? Zamiast rozczulać się nad sobą, myślał o innych. A tak naprawdę wszyscy wiemy, że Miał prawo żalić się na swój los. Niewinnie trafiając do więzienia, mając w perspektywie wyrok śmierci. A co robił? Żył tym, co dobre. Dowodzi tego list do Filipian, w którym słowo radość zostało użyte aż 17 razy. Ale jak jest z nami? Czy na myśl łatwiej przychodzą nam dobre, czy raczej te złe doświadczenia z ludźmi. Skorzystajmy z rady apostoła Pawła i pamiętajmy o tym, co dobre. Drugim podpunktem, odpowiedzią na to pytanie, jak cieszyć się ludźmi, jest to, abyśmy nosili bliźnich w swoim sercu. Otwórzmy wspólnie list do Filipian, pierwszy rozdział i tam wersety od siódmego do ósmego. List do Filipian, pierwszy rozdział i wersety od 7 do 8. Słuszne jest, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego, że mam Was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzeniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem. Jak tęsknię, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy myśleć o ludziach dobrze, aby radować się nimi. Trzeba ich nosić w sercu. Apostoł Paweł nosił bliźnich w swoim sercu, a jego troska o wyznawców z Filipi miała zapewne swoje źródło w tym, że poświęcił coś dla nich. Zasiał tam ziarno Ewangelii i dbał o jego wzrost, modląc się za tych, którzy przyjęli od niego dobrą nowinę. My również nosimy w sercu tych, dla których coś zrobiliśmy lub poświęciliśmy. Natomiast kiedy niewiele robimy dla swoich bliźnich, w sercu zaczyna brakować miłości, a wtedy można rzeka: Żona nie szanuje męża, dzieci irytują rodziców. Miejsce miłości zajmuje wtedy oskarżenie i potępienie. Ale jak to zmienić? Troska o bliźnich rozpala w sercu miłość, dlatego Biblia zachęca. Nade wszystko, miecie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nie oceniaj bliźnich według swojej miary, bo nie ma dwóch identycznych osób. To, co jednemu przychodzi łatwo, dla innego jest trudne, i na odwrót. Strzeż się oskarżania i osądzania, zwłaszcza myśli i intencji ludzkich, gdyż zbyt mało o nich wiemy, aby czynić się ich sędziami. Dlatego Jezus prosił, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką merą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Nie oddawaj złem za złe.” Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeśli ktoś krzyczy, nie odpowiadaj tym samym, gdyż łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Staraj się mówić o innych dobrze, podkreślać pozytywne cechy, zwracając jak najmniej uwagi na ich mankamenty. Lepiej pochwalić coś dobrego, niż ganić i narzekać. Nie karm swoich myśli plewami czyichś omyłek i upadków, bo kto rozwija. Kto rozwodzi się nad nimi, ten rozwija w sobie zło, które obmawia w innych. Zamiast tego, patrz na Jezusa, który jest doskonały. Wtedy Duch Święty może zmieniać Cię na Jego obraz. Miłość nie wchodzi do serca sama od siebie. Trzeba ją pielęgnować poprzez odpowiednie myśli i przez odpowiednie nawyki. Naucz się najczęściej używać takich słów jak przepraszam, dzień dobry. Kochanie. Podaj komuś rękę, otwórz drzwi. Każdy uśmiech, dobre słowo i uczynek. Są jak kamyk wrzucony do wody. Wywołuje coraz szersze kręgi, wpływając na otoczenie. Uśmiechnij się do kogoś jeszcze dziś. Kolejnym takim podpunktem, odpowiedzią na to pytanie, jak cieszyć się ludźmi, jest to, aby modlić się za nich żeby modlić się za tych innych ludzi. Z modlitwą za bliźnich nie czekaj, aż dotknie ich tragedia. Codziennie pamięta o nich w swoich modlitwach. Modlitwa wstawiennicza wyraża troskę o bliźnich. Owocowała radością w życiu apostoła Pawła oraz tych, za którymi się wstawiał. Tak o tym napisał do Filipian. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Niektórych ludzi trudno kochać, wiem o tym. Ale potrzeba do tego pomocy Bożej. Takiej miłości nie, wy, nie wypracujemy sobie sami, ale możemy ją otrzymać za sprawą Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Nie lubisz kogoś? Możesz to zmienić, modląc się za taką osobę. Uważasz kogoś za swojego wroga? Proś w jego sprawie Boga. Ktoś zajedzie Ci autem drogę, czy odezwie się brzydko? Wystrzel w jego kierunku modlitwę. Modlitwy są jak zdalnie sterowane pociski, wobec których ludzie są bezsilni. O co się modlić dla naszych bliźnich? Najlepiej za przykładem apostoła Pawła, który modlił się o wzrost dla Filipian. Modlitwa o duchowy wzrost jest tożsama z modlitwą o poznanie Jezusa Chrystusa, który jest źródłem życia i radości. Dlatego apostoł Paweł napisał: Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Jak mieć tą radość w sobie? Kolejnym takim większym podpunktem jest to, aby posiadać w sobie sztukę unikania konfliktów. Ale jakich unikać? Po pierwsze, nie, nie rywalizuj. Pokora skłania nas ludzi. Do współpracy, a zazdrością burzy. Pycha sprawia, że mąż lub żona muszą postawić na swoim. Dzieci zrzucają obowiązki jedno na drugie i tak dalej. Możemy wymieniać i wymieniać. Ale możemy to zmienić, jeśli w miejsce ja zaprosimy Jezusa, który obiecał nam w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale.

Że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla Waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Naśladowanie Jezusa polega na usługiwaniu, dlatego godzi w nasze ego. Jeśli chcemy unikać konfliktów w naszym życiu, starajmy się usługiwać bliźnim. Drugim punktem tego i tej sztuki unikania konfliktów jest to. Aby nie wywyższać się, i tu taki prosty, ale jakże piękny cytat: Ludzie skromni nie myślą o sobie mniej niż o innych, lecz myślą po prostu mniej o sobie. Jak zmienić się na lepsze? To jest kolejny z tych takich większych punktów. Jak zmienić się na lepsze? I teraz opowiem Wam taką. Krótką historyjkę, taką krótką anegdotkę. Pewien filozof zgubił się w odludnej części świata. Ucieszył go widok tubylca przy ognisku, ale zmartwił duży kocioł nad ogniem. Podszedł bliżej i spostrzegł, że tubylet czyta książkę. Stwierdził, że ten, kto czyta, nie może być kanibalem, dlatego ośmielony podszedł się przywitać. Tubylet zaprosił go, aby usiadł przy ognisku. Widząc, że czyta Biblię, światły filozof postanowił go pouczyć. Człowieku, ta wiedza na nic ci się nie przyda. Nasza cywilizacja już dawno odstawiła tę księgę do lamusa. W takim razie dobrze, że ta cywilizacja tu nie sięga. Bo gdyby nie ta księga, odpowiedział tubylec, byłby pan teraz w tym kotle. Bóg używa Biblii, aby zmieniać ludzi, a nawet całe narody. Pragniesz zmiany na lepsze? Czytaj Biblię z modlitwą. Chcesz lepszego świata dla swoich dzieci? Zachęcaj je do lektury Słowa Bożego. Pragniesz mieć przyjaciół wśród sąsiadów? To wręcz im jakoś książkę, dzięki której będą mogli poznać Jezusa. Czyli pierwszym punktem tego, jak zmienić się na lepsze, jest pismo święte. Drugim punktem jest Duch Święty. I tu też przeczytam taką krótką historykę. Ktoś zapytał mnie kiedyś, skąd moja pewność, że Bóg istnieje i nam pomaga, a wtedy opowiedziałem tej osobie o chłopcu z latawcem. Trzymał na długiej lince latawiec, który unosił się już tak wysoko, że nie było go widać gołym okiem. Na pytanie przechodnia, skąd ma pewność, że latawiec wciąż jest w górze, Skoro go nie widać, chłopiec odpowiedział, że co jakiś czas czuje pociągnięcie sznurka. Podobnie ma się rzecz z Duchem Świętym. Nie widzimy go, ale możemy oglądać rezultaty jego działania na umysł i serce ludzi w odpowiedzi na nasze modlitwy. Jezus powiedział: Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. I ostatnim, Ostatnią, yy, ostatnim podpunktem tego, jak zmienić się na, na lepsze, są okoliczności, które przytrafiają się w naszym życiu. Bóg często używa okoliczności, aby nas zmienić, zwłaszcza kiedy nie zważamy na Jego słowo ani na głos Ducha Świętego. Nie znaczy to jednak, że każdy zbieg okoliczności, trudność czy choroba są dziełem Boga. Źródłem przeszkód może być diabeł przypadek, a nierzadko, lub nawet często nasza głupota. Jeśli jednak powierzymy stery życia Bogu, wówczas on obróci nawet te, te trudności, w radości, a przeciwności w korzyści, tak jak napisał apostoł Paweł, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Myślę, że kolejnym ważnym. Krokiem do radości w naszym życiu jest oduczenie się narzekania. Narzekanie to taka chyba trochę polska cecha narodowa. Czy nasze narzekanie poprawa coś lub rozwiązuje? Czy Twoje zrzędzenie uczyni z żony lepszą małżonkę? Nie. Czy mąż bardziej pokocha swoją żonę dla, dlatego, że na niego gdera? Mędrzec Salomon powiedział... Lepiej mieszkać na pustyni niż z żoną kłótliwą i zrzędliwą. Narzekanie jest niestety nawykiem, który bardzo łatwo jest nam podpaść, a bardzo trudno jest zgubić. Narzekanie tak z pozoru nie wydaje się grzechem, zwłaszcza, że wszyscy wokoło to robią, a jednak na tym polegał grzech szemrania, który sprawił, że... Całe pokolenie Izraelitów nie weszło do ziemi obiecanej. I teraz pytanie: jak zachować radość? Przede wszystkim zbliż się do Jezusa. Z Chrystusem można mieć niewiele i być szczęśliwym, a bez Niego wiele i być nieszczęśliwym. Myślę, że to są takie piękne słowa. Także jak zachować radość? Znowu opowiem taką krótką historykę, trochę dużo ich dzisiaj. Mały chłopak zgubił w trawie złoty zegarek swego dziadka. Szukał go i szukał, rozglądając się tu i tam, rzucając się w jedną i drugą stronę, ale na nic, bo trawa była wysoka. Po godzinie gorączkowych poszukiwań padł na ziemię płacząc, bo bał się kary. Wtedy usłyszał w trawie tykanie. W ten sposób odnalazł zegarek i odtąd bardziej go strzegł. Jak znaleźć Chrystusa? Podobnie jak chłopiec znalazł zegarek. Trzeba się wyciszyć. Znaleźć czas na modlitwę, na studium Słowa Bożego, na lekturę pożytecznych książek, które pozwalają lepiej poznać nam naszego Stwórcę. Nie upłynie wiele czasu, a konsekwencje powierzenia swego życia staną się widocznie nie tylko w naszym ale często także w życiu kolejnych pokoleń. Często również jako ludzie mamy taki nawyk zamartwiania się. Musimy się o to modlić, bo zamartwianie się jest nawykiem, a zły nawyk trzeba zastąpić dobrym, jeśli chcemy go wyeliminować. W miejsce troski Biblia. Zaleca nawyk modlitwy. Nie masz czasu na modlitwę? Przestań się zamartwiać, a znajdziesz na nią czas. Niektórzy krępują się zawracać Bogu głowę swoimi małymi sprawami, dlatego dźwigają je sami. Ale Słowo Boże zachęca nas, aby także z nimi przychodzić do Boga. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Ten, kto wierzy we Wszechmocnego Boga ale swoje troski nadal dźwiga sam. przypomina człowieka, który szedł wzdłuż drogi, niosąc na głowie ciężki kosz z owocami. Ktoś zaprosił go na swój wóz. Wsiadł na wóz, ale kosz dalej trzymał na głowie. Modlitwa jest najlepszym remedium na stres, najlepszym sposobem na zamartwianie się. Jaka jest recepta na szczęście? Musimy ograniczyć nasze pragnienia. Kto cieszył się bardziej z medalu olimpijskiego? Ten, kto zdobył srebro? Czy brąz? Jak myślicie? Większość myśli, że srebro, tak? Ten kto zdobył brąz. A dlaczego? Zawodnicy drużyny, która zdobyła srebro, odczuwa niedosyt, bo grali w finale o złoto, ale przegrali. Natomiast zawodnicy, którzy zdobyli brąz, Cieszą się, bo niewiele brakowało, a nie mieliby żadnego medalu. Szczęście to zadowolenie z tego, co się ma. Najbogatsi, najpiękniejsi i, i najsławniejsi są, nie są nieszczęśliwi, kiedy porównują się z innymi, bo z czasem zawsze pojawi się ktoś ładniejszy, ktoś bogatszy, ktoś sławniejszy. Nie będziemy szczęśliwsi, gdy uda nam się dorównać innym, ani wtedy, kiedy zdobędziemy to, co mają inni. Bo człowiek chce zawsze więcej niż ma. I znowu taka krótka anegdotka, historyjka. Na ulicy stał żebrak z koszykiem i kartką, na której było napisane: potrzebuje 100 dolarów do szczęścia. Przechodził tam ten makler giełdowy, któremu tego dnia powiodła się transakcja, na której zarobił fortunę. Wyciągnął więc z portfela 100 dolarów i wróciłby takowi do koszyka. Ten podziękował, ale zaraz potem uderzył się w czoło i pomyślał: Ale ze mnie głupiec! Trzeba było napisać 200 dolarów. Człowiek pragnie mieć więcej, bo taka jest nasza grzeszna natura. Kolejnym, kolejną odpowiedzią na to, jaka jest recepta na szczęście, jest to, abyśmy zachowali poczucie humoru często ludzie uważają, że człowiek uświęcony musi być taki poważny i nie może pozwolić sobie na żadną rozrywkę. Dlatego często ludzie uświęceni obnoszą się z takimi posępnymi minami, takimi za 23. Tak chodzą tacy smutni. Jest to ja myślę, że jest to taki trochę zły obraz chrześcijaństwa. Myślę, że Jezus był bardzo pogodnym i radosnym człowiekiem. Ludzie zdrowi i stabilni potrafią się śmiać, także z samych siebie. Śmiech pobudza krążenie krwi, dotelnia płuca i mózg, dlatego łagodzi stres i wzmacnia organizm. Głośny, serdeczny śmiech poprawia samopoczucie, także u tych, którzy go słyszą, usuwając z serca przygnębienie. Dlatego, ilekroć dzielisz się śmiechem z innymi, tylekroć obdarzasz ich zdrowiem. Kolejny podpunktem jest to, jaką jest receptą na szczęście? Przede wszystkim polegaj na Bogu. Ukon ukontentowanie jest kluczem do szczęścia, a pochodzi z umiaru, poczucia humoru oraz polegania na Bogu. Wielu rzeczy w tym życiu nie da się przewidzieć ani kontrolować. Jeśli jednak zrobimy to, co do nas należy, Resztę możemy ufnie powierzyć Bogu, który nas nie zawiedzie. To była wielka tajemnica szczęścia apostoła Pawła, dzięki której zachował radość mimo trudności. Napisał: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Aby dawać radość innym ludziom, musimy być dla nich taką zachętą, czyli po prostu musimy być przykładem dla innych: musimy być taki, tacy fajni, tacy. Tacy pomocni. Musimy być takimi radosnymi ludźmi. zawania radości innym nie korzystają tylko biercy, ale również dawcy. Jest o tym napisane w przypowieściach Salomona, 11 rozdziale i tam 24 werset. Przypowieści Salomona, 11 rozdział i tam 24 werset. Jeden hojnie nie rozdaje, a jednak mu przybywa. Drugi nadmiarę skąpi, a ubożeje. Miałem kiedyś w moim życiu taki smutny, ale zarazem piękny okres. Jednak pewna, bardzo ważna osoba bardzo mi pomogła podczas tego okresu. I dała mi taką piękną kartkę. Tutaj jestem, ja z Jezusem, nie wiem czy widzicie, wszyscy. I na tej kartce są napisane takie piękne słowa z kaznodziei Salomona, czwartego rozdziału i tam wersety od 9 do 12. Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje. A człowiek samotny musi liczyć na siebie. Ponadto jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się rozerwie. Smutek dzielony z bliźnim jest połową smutku, a dzielona radość jest podwójna. Nieśmy innym radość, bądźmy pogodni, uśmiechnięci, ale przede wszystkim... Patrzmy na Jezusa, a nasze życie będzie piękne i radosne. Także uśmiechajmy się. Amen.